że Twój Święty Duch działa w nas teraz. Dziękujemy Tobie, Duchu Święty, że Ty pokazujesz nam Twoją prawdę, że pokazujesz, w jaki sposób funkcjonować. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że Ty żyjesz i manifestujesz życie swoje teraz w nas. Nie utracimy niczego, co weźmiemy od Ciebie. Uzdalniamy teraz nasze umysły. Uzdalniamy, Boże, je w ten sposób, aby przyjmować każde Twoje słowo jako Twoje słowo. Zabezpieczamy je krwią Jezusa. Amen. Chcę dzisiaj mówić dalej na temat słuchania Boga. Pierwszą rzeczą, którą osoba prorocza musi zrobić, to ukierunkować swoje pragnienia. Szeroko pojęte pragnienia. Osoba prorocza to osoba, która wie, czego chce. Ma pragnienia ukierunkowane. To nie mówimy już o konkretnych pragnieniach. Nie mówimy tutaj o... Bo nie chcę dzisiaj mówić o precyzyjnych pragnieniach, bo pragnienie jest głosem Boga do każdego wierzącego człowieka. Chcę natomiast powiedzieć, że osoba prorocza, ona musi, jak każdy inny wierzący człowiek, mieć sprecyzowane pragnienia, czyli wiedzieć, czego chce. I musi być na tych pragnieniach skupiona. Czyli osoba prorocza nie może być człowiekiem, który nie wie, czego chce w życiu. Nie wie, czego pragnie. Ona nie może być takim człowiekiem, bo ona przede wszystkim jest osobą odrodzoną z Bożego Ducha najpierw, czyli podstawowym elementem jej życia jest to, że jest dzieckiem Bożym. I jak do każdego dziecka Bożego Bóg mówi przez pragnienia, tak i do osoby proroczej Bóg będzie mówił przez pragnienia. Więc osoba prorocza musi mieć ukierunkowane pragnienia. Co jest ważne w tym wszystkim? Osoba prorocza musi zdawać sobie sprawę, że właśnie jako osoba prorocza jest człowiekiem, który jest o wiele szerzej otwarty i o wiele głębiej zorientowany duchowo, a w związku z tym też o wiele więcej ściąga poprzez swoje pragnienia. Na przykład, jeżeli prorok na przykład chce czyjejś zguby, ma pragnienia na przykład eliminacji wrogów, to on będzie w stanie na tym poziomie tylko czytać rzeczywistość duchową. Na przykład jeśli będzie chciał się mścić, będzie chciał dla kogoś źle, będzie chciał kogoś karać, będzie chciał kogoś karać, to takie rzeczy będą w takiej osobie ściągały z duchowej rzeczywistości adekwatne środowisko duchowe. Bo wszystko rozwija się według swojego rodzaju i wszystko przyciąga się według swojego rodzaju. Wszystko. Musimy mieć ukierunkowane pragnienia. Jeżeli na przykład prorok, może dać to troszeczkę ciszej, odrobinę, jeżeli na przykład prorok będzie pragnął rzeczy niewłaściwych, niewłaściwych rzeczy będzie pragnął,
rzeczy, które nie są oparte na prawdzie, rzeczy, które występują poza granicę miłości, no to ten prorok będzie ściągał z duchowej rzeczywistości takie sytuacje. On będzie je, one będą lgnąć do niego. Rozumiecie? W ogóle, jak czytacie Stare Przymierze, to pamiętacie, że tam proroków się bano. Prorok, jak przychodził do wsi, na przykład wchodzi, jest taki fajny motyw, że prorok Samuel wchodzi do jednej wioski. Natychmiast starsi tej wioski wybiegają do niego i mówią: z czym przyszedłeś? Co niesiesz? Oni się obawiali proroka. Prorok mógł przyjść i powiedzieć tak: ta wioska grzeszy. W przyszłym tygodniu spłonie. I mógł wyjść z wioski. Ktoś powie: co to jest? No, co to jest? Bóg. Jaki Bóg? Twój. Oni się bali proroków. Z czym przychodzisz? Czy niesiesz, tam jest takie pytanie, czy niesiesz pokój, czy wojnę? Tam jest takie pytanie, czy niesiesz pokój, czy wojnę? Co niesiesz proroku? I to jest ważne pytanie u każdego proroka, które to powinno brzmieć w głowach proroków i ludzi proroczych. Co niesiesz? Pokój, czy wojnę? Rozumiesz? Co chcesz zrobić? Jeszcze raz przypominam, chociaż myślę, że już nie muszę tego wałkować. Prorok to nie mikrofon Boga. Prorok to, jeszcze żeby to na tą chwilę powiedzieć, część serca Boga na ziemi. Jakaś Jego część. Rozumiesz? Jakaś część. Dlatego pragnienia Twoje są bardzo ważne. Pragnienia. Przeczytam Wam ten fragment, żebyśmy sobie to usankcjonowali. Księga Izajasza, 30 rozdział, od 18 wersetu. Księga Izajasza, 30 rozdział, od 18 wersetu. Dlatego Pan czeka, aby Wam okazać łaskę. I dlatego podnosi się, aby nad Wami się zlitować. Gdyż Pan jest Bogiem prawa. Ten fragment jest taka też, abstrahując od tematu, ciekawa rzecz, że łaska jest dzisiaj prawem. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Gdyż ludu na Syjonie, który mieszkasz w Jerozolimie, nie będziesz zawsze płakał. Na pewno okaże Ci łaskę na głos Twojego wołania, gdy go tylko usłyszy, odezwie się. A chociaż Pan dał Wam chleb niedoli i wodę ucisku, to jednak nie będzie się już ukrywał Twój nauczyciel, a Twoje oczy będą oglądać Twojego nauczyciela. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, Twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do Ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić. Ja nie będę tego rozkładał na części pierwsze, dlatego że mi chodzi tutaj tylko o jeden werset, bardzo ważny. O werset 21. A gdy będziecie chcieli. Gdy. Gdy. Czyli zdarzy się to wtedy, gdy będziecie, co? Chcieli. Czyli uwolnicie wasze, co? Pragnienie. Gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo, odzywają się do ciebie z tyłu, to jest droga, którą macie chodzić. Kiedy przychodzi słowo od Pana? Kiedy jest uwolnione pragnienie. Amen. Prościej nie można. Pierwszy głos Boga do człowieka to jest jego pragnienie. On mówi dopiero, kiedy człowiek chce. Idzie sobie człowiek. Jedna droga w prawo, druga w lewo. Człowiek staje na rozstaju dróg, a
A idzie cały czas i pyta tak, Panie, którą drogą mam pójść, którą drogą mam pójść, którą drogą mam pójść? Nie, nie słyszy, nie słyszy, nie słyszy, nie słyszy nic. Staje na rozstaju dróg. Rozumiesz? Staje na rozstaju dróg. I mówi tak. Chcę pójść dalej. Którą drogą? I Bóg mówi w lewo. Dopiero tu się odezwał. Dopiero kiedy pragnienie nastąpiło. On się nie odzywa w ogóle inaczej niż przez pragnienie. Jak często ludzie mówią, czekam aż Pan mi powie, co mam robić, to ja zawsze mówię, a co chcesz robić? No, nie wiem, co chcę robić. Ja mówię, to na co czekasz? Aż Pan mi powie, co mam robić. Ja mówię, ale Pan ci nigdy nie powie, co masz robić, dopóki najpierw nie odważysz się zwerbalizować twojego pragnienia. I to jest w ogóle fundamentalna nauka, którą ja uczę na szkole wiary. Pragnienie, pierwszy głos Boga do człowieka, temat zamknięty. Natomiast, jako osoby prorocze, obowiązuje was to ze zdwojoną siłą. Musicie wiedzieć, czego chcecie. I musicie dalej chodzić w pragnieniach Bożych. Co to znaczy pragnień Bożych? Zgodnych z prawdą, prawda? Bo innych pragnień Bożych nie ma. Wszystkie inne pragnienia, które są niezgodne z prawdą i które nie wyrażają się przez miłość, nie są pragnieniami Ducha Świętego. To jest bardzo proste. Jak to napisałem w artykule wczoraj, że jest to mądrość bydlęca. Jak mówi Biblia Gdańska. Bardzo ładnie zresztą. I teraz co się dzieje dalej? Prorok wie, czego chce. Prorok posiada pragnienia Boże. I tutaj zaczyna się dopiero ruch związany ze słyszeniem. I zaczynamy tak. Pierwszy list do Tymoteusza, 4, rozdział, 1 werset. Informacja, którą przeczytam. Zasada Boża dla proroków jak pacierz. Duch wyraźnie mówi. Jak mówi Duch? A więc jak jest coś niewyraźne, to nie Bóg. Tak? Czy to wiemy na pewno? Co znaczy wyraźne? Jasne, klarowne, konkretne, zdecydowane. A jak coś niejasne, nieklarowne, niekonkretne i niezdecydowane, to nie Bóg. Amen. Duch Święty mówi wyraźnie. Najklarowniejsza definicja słowa wyraźnie. Po pierwsze, w sposób łatwy do zrozumienia lub usłyszenia. W sposób łatwy do zrozumienia w sferze zaobserwowania. Bo nie mówimy tutaj o zrozumieniu, że ty rozumiesz tą rzecz rozumem, inteligencją, że tak powiem, intelektem twoim. Więc wytłumaczmy to sobie w sposób łatwy do zobrazowania lub usłyszenia. To jest Duch Święty. Łatwy. Jak masz sen, to masz sen. Jak masz wizję, to masz wizję. Nie wydaje ci się, że masz wizję, nie wydaje ci się, że masz sen. My głębiej w to pójdziemy. Nie wydaje, jak cię wydaje, rozumiesz, to tym zapomnij. Idź, zrób sobie kogier, mogę podnieść cukier, uspokój się. Rozumiesz? No, od razu zapominaj, od razu. Wywal śmieci od razu, nie przejmuj się tym. Co niewyraźne, to nie od Boga. To jest królewska zasada prorocza. Duch Święty mówi wyraźnie.
Druga definicja słowa wyraźnie. W sposób nie budzący wątpliwości. Jak mówi Bóg, to jest to wyraźne. Rozumiecie? Dzisiaj mówimy tylko o rozpoznawaniu głosu Boga, nie o zbieraniu informacji duchowych. Informacje duchowe są zupełnie inną koncepcją. Ponieważ w nomenklaturze chrześcijańskiej informacja, powiedział mi Pan, jest taka jak splunąć. A Bóg mówi tak. Jeśli kto miał sen, niech mówi, miałem sen. Jeśli kto miał słowo od Jahwe, niech mówi, miałem słowo od Jahwe. Cóż ziarno do plew? To na początek tak Bóg do nich mówi. Co nie oznacza, że przez sen nie mówi Bóg. Ale on tutaj pokazuje bardzo ważną rzecz, Bóg. Dzieci moje, a przede wszystkim moi prorocy, chcę, abyście wyraźnie mnie słyszeli. Zależy mi na tym, ponieważ jesteście moim wyrazem na ziemi. Najbardziej popularną strukturą na ziemi jest chaos. Chaos. Chaotyczne podejście. Pytam o coś kogoś, mówię, odpowiedzmy na to pytanie. Pytanie jest proste do odpowiedzi. Jak się ciebie zapytam, ciepło czy zimno? To powiesz ciepło albo zimno. Nie powiesz, nie wiem. Jak się ciebie zapytam, chcesz coś słodkiego czy coś słonego? Chcesz coś kwaśnego czy nie? Powiedz do mnie to. Kiedy nie ma jasności, są chaosy. Nienawidzimy chaosów, prawda? Nienawidzimy niedomówień. Nienawidzimy, jak się kurczy, nie wiadomo, co dzieje wokół. Nie wiadomo, jak się z kim porozumieć. Nienawidzimy tego, że stajemy jedni do drugich twarzą w twarz i nie wiemy po 5 minutach rozmowy, o co nam chodzi. Dwoje chrześcijan wypełnionych Duchem Świętym rozmawia i nie wiedzą, o co im chodzi. Odchodzą. O czym z nim rozmawiałeś? Nie wiem. Oni nie wiedzą. A najlepszy numer to jest taki, że ludzie w kościele nie wiedzą, co jeden mówi do drugiego, a przytakują głową. Rozumiem. W kozi róg są zapędzani jedni przez drugich. Ludzie tak potrafią zapętlić swoje życie i czyjeś, że się w pale nie mieści. Są w stanie tak człowiekowi wytłumaczyć, że czarne to białe, a białe to czarne, że się w pale nie mieści. Za tym wszystkim stoi diabeł. A ruch proroczy jest po to, aby wnosić klarowność w ten cały chory system chaosu. Ludzie mówią, ty tak wyraźnie tłumaczysz. Dlaczego? Ja mówię, bo ja prorok. Dlatego tak tłumaczę. Zadaniem proroka jest przynieść na ziemię klarowność. Bo Bóg mówi jak? Wyraźnie. Czyli jak? W sposób łatwy do zobrazowania lub usłyszenia i w sposób nie pozostawiający wątpliwości. Tak mówi Bóg. Wszystko, co takie nie jest, to nie Bóg. Rozumiecie już, dlaczego nasze poprzednie spotkania tak bardzo naciskały na nasze zdrowie psychiczne? Bo człowiek ma popieprzone w głowie i słyszy popieprzone informacje, to bardzo mu wszystko pasuje. Rozumiesz? Bo kupi to i palcami się pobawi. Chodzi o to właśnie, że chory umysł otrzymuje chore informacje. Ja czasami naprawdę słucham w boku, jak ludzie ze sobą rozmawiają. Niektórzy mówią, Chryste jedyny. O czym oni mówią do siebie? Ten do niego mówi o czymś, ten o co innego go zapytał. Ten mu na jedną rzecz odpowiada. W ogóle zapytał go, jeden drugiego zapytał o coś. Nie padła klarowna odpowiedź, natomiast jakaś dywagacja jest w ogóle wyciągana dalej z tego i ciągnięty temat. Zaczęło się w ogóle od tego, dlaczego mleko jest białe, a skończyło się na powrocie Jezusa. Ja mówię, Boże, i to wszystko w 5 minut. Ja się na tym nie znam. Rozumiecie, o co chodzi? Ja tak nie umiem żyć w chaosie.
się chyba obawiam w ogóle chaosu bardzo poważnie. W ten sposób, rozumiecie? Na tej zasadzie. Bo chaos to jest kurczę atmosfera piekła w ogóle. A Bóg mówi wyraźnie. I my ludzie proroczy musimy to zrozumieć. Błagam was, przestańcie rozkminiać. Prorok to nie jest detektyw inwektyw, który rozkminia, co tam mu Pan powiedział. I myśli godzinami, dniami. I modli się, co ty tam mi, Panie, powiedziałeś, co ty przez to rozumiesz. Panie, pójdę do tego wykładacza, pójdę do tamtego wykładacza, ten mnie wyłoży, tamten dołoży. Co to, Panie, jest? Bóg mówi wyraźnie. Jeśli jest stek różnych rzeczy w twoim życiu, to musisz wybrać te wyraźne. Często wstawiennicy im przysyłają swoje sny. Ja wybieram stamtąd rzeczy wyraźne. Wybieram wyraźne. Najpierw dostaję sen. Sen. W tym śnie jest masa różnych informacji. Co robię najpierw? Wybieram z niego rzeczy wyraźne, bo reszta nie od Boga. Proste? Masz sen jakiś, masz wizję, coś masz. Wiesz co zrób? Wybierz rzeczy wyraźne stamtąd. A nie wyraźne spójrz w Biblię. Ale tych wyraźnych jest tylko 3%. No to co? Że 3%. W mleku jest tylko 3% białka. Rozumiesz? Ale pijesz klaneczkę, co niepotrzebne wysikam, resztę wykupkam, a białko przyjmę. Proste? Bo mam organizm, który zajmuje się selekcją. Amen? Bóg to Bóg selekcji. Od początku do końca. On cały czas coś dzieli. Cały czas coś rozdziela. Rozumiesz? To rasy podzielił, to płcie podzielił, to języki im podzielił. Cały czas im coś dzieli. Rozumiesz? Cały czas ich rozwala na boki. Idźcie, 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 idźcie. To jest Bóg rozproszenia, a nie koncentracji w jednym miejscu. Wiesz, taki Bóg. On cały czas to dzielą. Jest masa informacji, które przychodzą do nas, ale prorok musi najpierw robić selekcję. Punkt pierwszy selekcji to, co wyraźne. A więc w sposób łatwy do zaobserwowania lub usłyszenia, w sposób nie budzący wątpliwości. Tak? Będziesz miał sen. Będziesz miała, Nina będzie miała sen. Że z Anią lecą helikopterem. We dwie. Lecą helikopterem. Ania prowadzi helikopter w czerwonych słuchawkach. Nina siedzi z tyłu i zwisa jej i trzyma w ręku zwisającą linkę, a na końcu linki jakiś ciężarek. I one zlecą ten helikopter. I one sobie przelatują. Przelatują sobie na jednym miastem. Przelatują sobie nad drugim miastem. Tak? Raptem sobie przelatują nad jakimś miastem, które im się kojarzy, oto jest na przykład Warszawa. Tak? I lecą sobie dalej tym helikopterem. Co to jest za sen? Jest to jakiś sen. Mamy jakąś brywę, prawda? Teraz tak. Czy nas interesuje helikopter? Nie interesuje nas helikopter. Helikopter to nie jest rzecz wyraźna. Rozumiecie? Nie szukamy analogii do helikoptera. Co tutaj jest istotne? Jakie tu w tym widzimy rzeczy istotne? Przede wszystkim widzimy, tak? Jakąś prawdę. Znajdują się we dwie w tym helikopterze. Tak? Obydwie są narodzone z Bożego Ducha. Zgadza się? A więc jest to wspólnota Kościoła. Jest to jakaś wspólnota. To nie oznacza, że one we dwie mają helikopterem gdzieś polecieć. Rozumiesz? Ania w ogóle nie lata helikopterem i nie jest liderem. A więc nie można wyciągnąć analogii, że Ania ma wziąć nad czymś autorytet, bo ona leciała w czerwonych słuchawkach. Bo to nie ma znaczenia. Rozumiesz? Te rzeczy są tłem. W tym wypadku Nina, ponieważ jest przez Boga
ustanowiona liderem we wspólnocie, odgrywa tutaj pierwsze skrzypce. Tak? Co trzyma w ręku? Trzyma linkę. Jest to ciekawa rzecz. Dlaczego ona trzyma linkę? Na końcu znajduje się jakiś ciężarek. Co to jest? Symbol pionu wyznaczającego jakąś określoną formę porządku. Lecą nad miastami. Tak? Jedno z miast się rzuca w oczy. Rzuca się Warszawa. Tak? Co wiemy? Zaczynamy się modlić wstawienniczo, tak? O to, aby ustanowić pion prawdy, na przykład nad zgrupowaniem kościoła w tym mieście. Proste, wyrzucamy rzeczy zbędne, tak? Przyglądamy się na rzeczy jasne, klarowne. Pootwierajcie umysły. Pootwierajcie. Większość rzeczy nie ma znaczenia. Większość to tło. Ktoś powie, ale miała czerwone słuchawki. Może zapalenie uszu dostać. Nie dostanie zapalenia uszu, bo to się kłóci z krzyżem. To czemu widziała czerwone słuchawki? Nie wiem, może przychodziła wczoraj, szła do pracy i widziała w ogóle w tramwaju faceta, co na budowę jechał, miał słuchawki i to jej się tak udawało w głowie. Bo to człowiek. Większość to tło. Przecież Bóg ci nie poda informacji, proszę ciebie, że Ania ma zapalenie uszu. Bo to się kłóci z czym? Z krzyżem. Kurczę, Bóg mówi wyraźnie. Wyraźnie. W sposób niebudzący, tak? Żadnych wątpliwości. Przecież wiemy, że Nina niczego tam nie łowi. Co ona łowi? Tam nie ma haka nawet. Ale jest pionem. Czego symbolem jest pion? Czytasz Biblię, tak? I przyszedł anioł. I przyłożył pion, tak? Laska miernicza to jest przetłumaczona, oryginał mówi, przyłożył pion. I mówi, i zbadałem uwielbienie. Czym jest pion w Biblii? Trzeba Biblię czytać. Prorocy muszą znać analogie biblijne na pamięć. Symbolika biblijna to jest dla ciebie, proszę ciebie, jak encyklopedia, rozumiesz? Ty musisz wiedzieć, czego symbolami jest złoto, srebro, miedź, żelazo, cynk, ołów, wszystko musisz mieć. Czym z tym, jakim symbolem są włosy, o co chodzi z nogami, o co chodzi z rękami, rozumiesz? Co to jest, jak jest koń napisane, co to jest, jak osioł napisane. Rozumiesz? Prorok musi to w jednym palcu mieć. To jedno się domyśla, to się już dawno ktoś domyślił. Jak już się dawno ktoś domyślił, spisał, nie domyślaj się. Nie otwieraj, proszę ciebie, w otwartych drzwi. Nie wyważaj. Nie potrzeba. Duch Święty mówi wyraźnie. Szukamy rzeczy wyraźnych, klarownych, konkretnych, jasnych. Rozumiecie? Tak samo, jeżeli chodzi o odczyty. Tak? Na poziomie na przykład słowa wiedzy, słowa mądrości. Jasne, klarowne rzeczy. Na dzień dobry. Nie wiemy do końca czegoś? Wyrzucamy najmniej klarowne, resztę zostawiamy. I modlimy się, tak? W wyniku naszych modlitw znowu jakieś tam odpadły. No, został jakiś trzpień, który nie odpadł. Okej. Okay. Pamiętaj zawsze drogą selekcji, bo Bóg jest Bogiem selekcji, a nie Bogiem, który dokłada, tak? Bóg odbiera, a nie dokłada. Okej? Okay? Tak? Rozumiesz Boga. On bierze kamień i usuwa zbędne kawałki, aby powstała, co? Rzeźba. Rzeźba powstaje poprzez usunięcie zbędnych kawałków. On nic nie dokleja, nic nie dodaje, Bóg usuwa. To jest wyciąganie meritum sprawy, meritum zagadnienia. Prorok musi wiedzieć to, że Bóg tak jest. A więc Bóg tam ci nic nie doda, On ci nie naładuje. On ci nie naładuje towaru. Ty towar zgarniesz z rzeczywistości duchowej, jak do jednego wielkiego kotła i tam następuje selekcja. Dlaczego wiemy, czy następuje selekcja? Bo Bóg mówi, że jest piecem, tak? Jan piec Ariela. Co robię? Wypalam. Co oddzielam? To, co jest bezwartościowe od tego, co jest wartościowe. Tak? Taki jest Bóg. A więc nie boimy się usuwać rzeczy zbędnych z naszego objawienia. Bo wiemy, że Duch Święty mówi wyraźnie. Druga rzecz bardzo istotna, ale nie wymagająca tak dużego opisu. Księga Jeremiasza 7,13. Bóg mówi nieprzerwanie i nieustannie. A więc my nie czekamy. Prorok też nie czeka.
Prorok po prostu żyje z Bogiem. No Bóg mówi nieprzerwanie i nieustannie. I teraz trzecia rzecz, pierwszy list Piotra 4,11. Rzecz bardzo ważna. Dlatego ją przeczytam. Pierwszy list Piotra 4,11. Jeśli kto mówi, niech mówi tak jak Słowo Boże. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg nigdy nie da ci informacji innej niż meritum nowego przymierza, czy też cała filozofia życia Jezusa. A więc żadne objawienie nigdy nie przekroczy tego, co doświadczał Jezus, tego, kim był Jezus, co prezentował Jezus, czyli całej kwintesencji prawdy, jak również nigdy nie przekroczy spisanych zasad w Nowym Przymierzu. Tak? Nigdy. Bo on taki nie jest, ponieważ co Słowo Boże mówi? On samemu sobie zaprzeczyć, co? Nie może. To jedna z tych rzeczy, których Bóg nie może. Jakbyś nie pamiętał, to nie może sobie zaprzeczyć. Bo to nie jest Bóg Wszechmogący wcale. To też jest taka, proszę Ciebie, takie oszustwo w ogóle teologiczne, że Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Niestety. Nie może Cię przestać kochać, nie może niezbawionego do nieba wpuścić, nie może zaprzeć się samego siebie. Już masz trzy rzeczy, których nie może, już po Jego Wszechmocy. Amen? Amen. To jest teoria, że Bóg jest Wszechmogący. Nie mówiąc, że nie może zaingerować w Twoją wolę. Tak, masz czwartego świadka, to już jest nad wyraz dużo. Także jak ktoś Ci powie, że Bóg jest Wszechmogący, to powiedz tak, ale teoretycznie. Teoretycznie. Niestety wziął się sam z kół w kajdanki. I teraz rzecz, do której dochodzimy, Ewangelia Jana 16,8. Ewangelia Jana 16,8. A gdy On przyjdzie, przekona. Kiedy On przychodzi, co robi? Przekonuje. Głos Boga do człowieka na tym najgłębszym poziomie zrozumienia to wewnętrzne przekonanie. I wewnętrzne przekonanie musi stać się Twoim największym przyjacielem do końca życia. Musisz się z nim zaprzyjaźnić, zapoznać. Nigdy, powtarzam, nigdy nie będziesz miał głębszego przekazu niż poprzez wewnętrzne przekonanie do końca Twoich dni na ziemi. Wewnętrzne przekonanie będzie mniej więcej 90% informacji proroczej w Twoim życiu. I tu się okaże wytrwałość świętych, ponieważ to jest naprawdę trudny kawałek chleba. Czemu? Bo trzeba na tym życie spędzić, żeby to wyćwiczyć. Z prorokiem jest jak z winem. Czym starszy, tym lepszy. Bóg tutaj powiedział tak kiedyś. Musisz wierzyć w swoje objawienia. Jak nie będziesz wierzył w swoje objawienia, to tobie. Ja mówię, Panie, ja myślałem, że mam wierzyć w Ciebie. Rozumiecie? Już wtedy wiedziałem, że się pomyliłem. Wierzący człowiek to człowiek wierzący we własne objawienia. We własne objawienia. A prorok piętro wyżej stoi. Prorok ma tylko własne objawienia. Nic więcej nie ma. A w dodatku one są dziwne, bo każdy prorok jest dziwny. Dziwny gatunek. Co to jest przekonanie? Jest to czyjeś przeświadczenie o prawdziwości jakiejś opinii. Po pierwsze, wewnętrzne przekonanie rozpoznajemy po tym, że jesteśmy przeświadczeni o prawdziwości tej opinii. Przychodzi coś do nas i musimy być przeświadczeni, że to jest prawdziwe w 100%.
Jeżeli jesteśmy w 99% przeświadczeni, to nie możemy tego uznać za głos Boga. Musimy dokonywać selekcji. Teraz posłuchajcie. Ci z was, którzy za tym pójdą, to dacie się, to dacie sobie przeorać głowy tym. Nie będzie istniała przestrzeń niepewności, kiedy będziesz mówił, że powiedział ci Pan. Dasz się za to zarżnąć. Najbardziej znienawidzoną częścią naszej służby jest nasza pewność. Największa iluzja rzutów, z którymi się spotykam, to jest to, dlaczego jesteś tak pewny tego, co mówisz. Wiem, bo ja mam rację. I co na to poradzimy? Nic. No i oczywiście to jest stwierdzenie, to jest arogancja. Tak? Jesteś pyszałkiem. Wewnętrzne przekonanie to przeświadczenie o prawdziwości jakiejś opinii. Jeżeli jestem przeświadczony o prawdziwości jakiejś opinii, to ja nic więcej nie mam. I prorok nic więcej nie ma. I prorok musi dać się zarżnąć za swoją opinię. I to jest rola proroka. Prorok, który się wycofuje, nadaje się do tarcia chrzaną. I powinien zaprzestać działalności proroczej. Bo to jest bez sensu. Prorok to wychodzi i mówi, tak jest. Prorok mówi, domyślam się, mam wrażenie. Rozumiesz, o co chodzi? Kiedy masz wrażenie, to masz wrażenie. Ale nie mówimy wtedy o tym, że ty przynosisz słowo od Pana. W cudzysłowie. Wrażenie to jest rzecz do przeróbki. Pracujemy na wrażeniach. O tym będziemy też rozmawiać dziś. Wewnętrzne przekonanie to przeświadczenie o prawdziwości jakiejś opinii. Co to jest przeświadczenie? Pewność w stosunku do kogoś lub czegoś. Pewność. Pewność, że to, co ja odebrałem, to jest na pewno od Boga. Na pewno, tak? I ja na pewno się nie mylę. Na pewno. Dlaczego kamienowano proroków, przepraszam, w Starym Testamencie? Dlaczego tak bardzo Zachariasz ich zdenerwował, że go zatłukli kamieniami na cmentarzu? W tak świętym miejscu dla Żydów. Nie omieszkali, tak, narazić się na zemstę, tak, i nie omieszkali narazić się na konsekwencje związane z prawem. Zatłukli Zachariasza. Dlaczego on ich tak zagotował, ten Zachariasz? Wiecie dlaczego? Bo on mówił, jestem pewny, że to Bóg. I jestem pewny, że dobrze słyszę. Dlaczego zabili Szczepana? Rozumiecie? Dlaczego go ukatrupili? Dlaczego go tłukli w takich nerwach kamieniami? Bo stał i mówił tak, to wy ukrzyżowaliście Pana zastępu. On mówił z taką pewnością, rozumiecie, że to było nie do zniesienia, ponieważ to głos Boga był, ponieważ Szczepan miał wewnętrzne przekonanie. Rozumiecie? Przeświadczenie to pewność w stosunku do kogoś lub czegoś. Co to jest pewność? Pewność to wiara w prawdziwość słuszności czegoś. Pewność to wiara w prawdziwość. Jestem pewny, że to jest prawdziwe. Ktoś mówi, dlaczego ty uważasz, że to jest prawdziwe? Ja mówię, dlatego uważam, że to jest prawdziwe, ponieważ na podstawie wiary uznaję, że jest to takie, jak prawda Boża mówi. Jeżeli ja na przykład mówię jakąś prawdę, ktoś tam daje jakieś bździny na królestwo. Ja do niego mówię, dajesz bździny, będziesz miał w życiu bździny. Mówię, czy ty mnie rozumiesz? Nie przeklinaj mnie.
Nie przeklinam Cię. Pokazuję Ci moją wiarę w zasadę. Rozumiesz? Był jeden człowiek u nas w kościele i on mówi tak. Bo już sobie poszedł stąd. I mówi tam do kogoś później tak. Jak tam byłem w tym kościele, dawałem dziesięciny, to nie wiodło mi się tak dobrze. Wyszedłem z tego kościoła, przestałem dawać dziesięciny, zaczęło mi się dobrze wieść. Niebawem go zamknęli do więzienia. Nie. Ja to nazywam propagowanie stylu domowego ninja. Czyli za tak zwany terroryzm domowy, czyli zarzut pobicia swojej żony i jej dziecka. Tak mu się wiodło. Chodzi o to, że zrozummy proste rzeczy. Prawda jest jak szyna kolejowa. Rozumiecie? Ani się do tego nie przytulisz. Rozumiesz? Ani tego nie polubisz. Rozumiesz? Ale ona jest twarda, silna, tak? I co? I biegnie do celu. Ostatnio mnie ktoś zapytał i mówi do mnie tak. Jak jest z tymi aniołami? Mówi, bo to naprawdę takie kochane stworzenia. Mówi, ja nie wiem, czy one są kochane. To po pierwsze. I mam bardzo poważne wątpliwości, czy one w ogóle kochają. Ja mam ogromne wątpliwości, słuchajcie, czy aniołowie kochają. W żadnym z nich nie mieszka Święty Duch, który jest miłością. To jest pierwszy mój dylemat. To są czyste intelekty. Czyste. One zostały zbawione przez akt decyzji. Czysty intelekt ma do siebie to, że decyduje jeden raz i nigdy nie cofa się. Dlatego szatan nigdy nie może wrócić. Bo szatan cały czas uważa, że ma rację. 100% użytkowności mózgu wyklucza pokutę. Rozumiecie? 100% użytkowności umysłu wyklucza pokutę. 100-procentowy umysł nigdy nie zmienia zdania. Dlatego 30% aniołów nigdy nie zmieni zdania, a drugie 70% nigdy też nie zmieni zdania. Bo już wybrali Jahwę i koniec. Natomiast tak, czy one są miłe? Nie są. Czy są sympatyczne? Nie wiem. Czy chciałbym się przytulić do anioła? Raczej nie. Chodzi o to, rozumiecie, że to się nie mieści w percepcji człowieka, tak? Ja zawsze mówię tak, wiesz, jakbym miał firmę i bym wybierał kogoś do firmy, kto miałby mi chronić tą firmę, to nie wybrałbym miłego pana, tak? Który by się sympatycznie uśmiechał, tak? Tylko wybrałbym kogoś, kto ma twarz taką, jakby mu ktoś strzelił z Remingtona. Szeroką szczękę, bym wiedział, że ma dużo testosteronu. Rozumiesz? Sprawdziłbym, czy potrafi komuś złamać nos. Ok? I dałbym mu dobrą pensję, żeby siedział przy mnie. Tak? I żeby swoją twarzą straszył moich wrogów. Tak? A kiedy chcieliby mnie zaatakować, żebym odstrzelił łby. Takiego bym sobie wziął ochroniarza. I w mojej Biblii jest napisane, że aniołowie to są duchy służebne. Nasi ochroniarze na przykład. Więc nie sądzę, że są mili. On nie ma być miły, tylko ma mi chronić dupę. I to jest wielka różnica. Ja nie potrzebuję miłego ochroniarza. Potrzebuję silnego, zdecydowanego bydlaka. Tak? To jest proste jak drut. I prawda taka jest. Nie jest po to, żeby się do niej przytulać. Tak? Tylko po to, żeby nas doprowadziła do celu i wytrzymała ciężar życia. Bo to jest prawda. Na przykład. I pewność, która się manifestuje wiarą w prawdę, jest taka właśnie silna. Wewnętrzne przekonanie to jest wiara w prawdę. Przychodzi ktoś do mnie, ja mówię, ale jasna, to jest prawda, ja w to wierzę. Jestem przekonany, nikt mnie z tego nie wyprze. I jako prorok idę i to uwalniam. Nie zadaje tysięcy dodatkowych pytań. Pytania zaczynają się wtedy, kiedy jest za dużo
słabych punktów w tym, rozumiecie mnie? Prorok musi zrozumieć, że wewnętrzne przekonanie w nim musi być silne, stabilne, mocne i nie do wyparcia, a to wymaga odwagi, przyjaciel. Mnie masa ludzi chciała wyprzeć z moich przekonań. Arturze, może byś zmienił przekonania? Ja mówię, a może ty byś zmienił płeć? Taki dyk zrobimy. Ty zmienisz płeć, a zmienię przekonanie. No co ty? Ja mówię, no co ty? Jesteś przekonany? Mówię, że jesteś mężczyzną i nie chcesz zmieniać płci? Tak. Ja mówię, a jestem przekonany, że mam rację. Na tym samym poziomie działamy. Czemu chcesz, żebym się zgwałcił? Chcę wam pokazać mentalność proroka. Tylko tym uderzymy w świat. I tylko tym wyprofilujemy Kościół. Czy mogą cię za to zlinczować? Yes. Odrzucić jak najbardziej. Nie chcieć rozmawiać? Oczywiście. Tak? Uznać za przemądrzałego? Tak. Nie zapraszać na kawę i zupę? Jak najbardziej. Czy stracisz jakiś przyjaciół? Nie tak. Czy nie zrozumiecie mąż i żona? Być może tak. Nie wiem. Pytanie, czy chcesz w tym iść dalej? Pokazuję wam, jak ważną rzeczą jest podjęcie decyzji, że wewnętrzne przekonanie stanie się twoim przyjacielem na całe życie. Mam tylko wewnętrzne przekonanie. Nic więcej nie mam. Dlatego to, co głoszę, jest takie. Dlatego żyję tak, jak żyję. Rozumiecie? Jestem pewny. Ja w zasadzie mam dzisiaj może 2-3% zachwiał jakiś. Rozumiecie? Więcej nie mam. Ja wiem, że wiem, że wiem. Bardzo dużo wykonuję selekcji w moim życiu. Wpada do mojego życia masa różnych informacji. Masa. Dokonuję selekcji. Zostawiam to, co wyraźne. Rozumiecie? Następnie dokonuję, tak? Selekcji na podstawie tego, czy coś jest wewnętrznym przekonaniem, czy nie jest. Jak nie jest, cześć. Jak coś we mnie nie jest silne, mocne, ostateczne, rozumiecie? Ja w ogóle nie biorę tego pod uwagę. Że to jest od Boga. Póki coś nie stanie się we mnie silne, mocne, ostateczne, nie uznaję tego jako głos Boga. Uznaję, że mam jakieś objawienie, że mam jakiś materiał duchowy i będziemy o tym rozmawiać na następnych spotkaniach, ale głos Boga to jest dopiero coś, co ja muszę wyselekcjonować z tego, rozumiecie? Wyselekcjonować. Ja nie mogę uznać, że cokolwiek przychodzi do mojego życia, to jest głos Boga. Ja nie mogę iść do drugiego człowieka i mówić do niego rzeczy, które mi się wydają. Rozumiecie? Nie wolno tego robić. Prorok to nie ma prawa się podzielić subiektywną informacją. Jedną nawet. I jedną informacją subiektywną. Jeśli jest mowa o jakimkolwiek przekazie. W pewnym sensie prorok, czy też osoba prorocza jest ograniczona życiowo. Rozumiecie? Ona prowadzi pewnego rodzaju dyscyplinę wewnętrzną i ona wie, że jej słowa, tak, mogą przynieść albo życie, albo śmierć. Bo jak ona poda jakiś miks dziwny, niepewnych rzeczy. Przyszła, opowiem ci, jaki sen miałem dzisiaj.
Wystąpiłeś w tym śnie i ktoś przychodzi i opowiada mu ten sen. I mówi, wiesz co, zapytaj Pana, co teraz masz z tym zrobić. On mówi, weź, bo cię w mordę strzelę, co ty robisz człowiekowi? Sen mu opowiada, co to jest? Heniek, sennik, co ty robisz w ogóle? Co to jest? Sen mu opowiadasz? Sen? Jakim prawem ty mu sny opowiadasz? Bo występował w śnie. No weź. To nie tak. Selekcja, robota. Rozumiesz? Nie potrafisz? Milcz! Albo idź, tak? Do kogoś, kto potrafi. I to do kogoś mądrego. Rozumiesz? Do kogoś, kto ma naprawdę proroczą głowę na karku. To przynajmniej pomoże ci. On ci nie pomoże w osiągnięciu wewnętrznego przekonania, ale on ci pomoże w selekcji. Jedną z rzeczy, jeżeli chodzi o grupę wstawienniczą, czy z was, którzy jesteście wstawnikami, to wiecie, że jest informowanie mnie o tym, co jest z wami, jakie macie sny, jakie macie wizje. Dlaczego? Bo dokonujemy selekcji. Selekcja. Normalna selekcja. Wywalamy rzeczy zbędne, wstawiamy rzeczy prawdziwe i koniec, kropka. I dopóki możemy działać, tak? Przecież ja miałem przed, pisze ktoś ze wstawienników do mnie informację, pisze, miałam sen, moje SMS, to jest tak, jesteś w czasie okresu? Na przykład, rozumiesz, powiem, że to ma wpływ. Albo pokłóciłaś się z mężem? Nie. Boisz się czegoś? Nie. Okej. Okay. To wszystko może być zawarte w tym śnie. Wszystko. Wszystko. Ludzie sobie nie zdają sprawy, co to w ogóle jest. Każdy ruch hormonalny ma wpływ na mózg człowieka. Każdy ruch hormonalny. Rozumiesz? Wszystko. Przeżywasz coś, doświadczasz jakiegoś ruchu emocjonalnego. Wiesz, jak trzeba być dojrzałym człowiekiem, tak, żeby automatycznie, tak, wszystkie rzeczy, których doświadczać, wyciąć i zostawić słowo od Pana? Człowieku. To trzeba treningu na to. Pokłócisz się z kimś w kościele, raptem się pojawia w snach. One nie mają nic wspólnego, przeżyłeś coś. Ten człowiek się tam pojawia, bo przeżyłeś duży nacisk emocjonalny. Rozumiesz? Nacisk emocjonalny. No to nic nie znaczy, że ten człowiek się pojawia teraz w śnie. Bo przeżyłeś nacisk emocjonalny. Musisz selekcję robić. A wewnętrzne przekonanie to jest ostateczny efekt selekcji. Tam jest taka bryła metalowa, stoi w tobie. Rozumiesz, że ona nie drgnie w ogóle w żadnej formie. Okej, okay. To jest to. No i tutaj oczywiście wchodzi następna rzecz, odważne wprowadzenie, to już jest inny temat. Bo wielu proroków dochodzi do tego, wielu proroków dosyć szybko dochodzi, czy wiele osób proroczych dochodzi do takiego miejsca, w których oni to ogarniają, nie? A potem się zaczyna inna para kaloszy, czyli cały temat uwalniania tego, nie? To jest w ogóle już coś innego. Jak będę was uczył o tym, jak się zbiera informacje, będziemy uczyć też, jak się zbiera informacje i trochę też będziecie zbierać informacje. Będziecie robić sobie treningi, bo już nie bałem sobie do tego podzielić, że już po nowym roku sobie to zaczniemy robić powoli. Uczyć się zbierać informacji, to będę chciał, żebyście się ładowali informacjami. Ładowali informacjami, zaśmiecili się, a potem to selekcjonowali. Na przykład będziesz miał zadanie, pójdziesz sobie do galerii handlowej, będziesz siedziała w galerii handlowej na przykład 2 godziny i będziesz miała zbierać informacje o ludziach i masz się załadować śmieciami, a następnie dokonywać selekcji. Bo tylko tak się człowiek może przetrenować, tak? Albo też się będziemy spotykać w mniejszych grupach na przykład i pójdziemy gdzieś, tak? I będę wam pokazywał, jak mówi Duch Święty w różnych miejscach, w restauracjach, na ulicach. Zobaczcie, jak to słychać. Tramwajach, autobusach.
duszach. W ogóle, bo prorok, to jest w ogóle, jak ty załapiesz, o co chodzi, że prorok to jest coś takiego, że się pojawia antena gdzieś. Póki się nie pojawia, nie antena, tylko odbiornik, póki się nie pojawia odbiornik, tak, to fala jest w eter uwalniana. I teraz to, pyk, przyszedł odbiornik. Na przykład jest fala w autobusie, w tramwaju gdzieś. Bo Bóg mówi jak? Mówi Jeremiasz 7,13, nieprzerwanie, nieustannie. Pamiętaj, nieprzerwanie, nieustannie. I teraz wchodzi prorok. Tak? Czasami możesz mieć na przykład takie przekonanie, żeby nie pojechać tym autobusem, tylko innym. Pójść w tą stronę, a nie w tamtą. Stanąć w tym miejscu, a nie w tamtym. I ty musisz być wrażliwy na to. Po co mam tam iść, panie, postać? Do domu mi się spieszy, idź, postój. I tam postoi, dlaczego? Tam jest fala uwalniana. I ty wyłapiesz tą falę. Będzie przechodziło koło ciebie dwóch ludzi i będą rozmawiali o czymś, rozumiesz, co będzie falą. I ty to złapiesz. I dokonasz selekcji i powstanie wewnętrzne przekonanie i uwolnisz proroctwo. A dwóch ludzi dalej będzie żyło swoim bezbożnym życiem. Rozumiesz? On tak mówi. Przez filmy Meneli, gejów, prostytutki. Taki Bóg. A prorok ma wyłapywać. Ale najpierw prorok musi się nauczyć selekcji. Tak. I tego, czym jest wewnętrzne przekonanie. Jak stal musi w was być. Przeświadczenie o prawdziwości jakiejś opinii. Pewność w stosunku do kogoś lub czegoś. Wiara w prawdziwość, czy też słuszność jakiegoś zagadnienia. Pewność. Rozumiecie? Pewność. Ci z was tutaj, jak byli, jak robiliśmy tą salę, nic tu nie było. Wszedłem tutaj. Wzięliśmy człowieka, który się zna na akustyce. Przyszedł i mówi tak, tu dźwięk biegnie 500. Trzeba wyciszyć salę. Wyciszyć ją. Dobrze. Modliłem się, mówię, Boże, potrzebuję wewnętrznego przekonania na temat wyciszenia sali. Ja nic nie wiem o wyciszeniu. I puknął i mówi tak. I w ogóle otwieram wyobraźnię, bo ja mam bardzo prostą sytuację, ponieważ ja mam bardzo bujną wyobraźnię. I tą wyobraźnię otwieram. I pozwalam, żeby przez nią przebiegało wszystko. Ja nie ważę, co przez moją wyobraźnię przebiega. Wszystko tam leci. I zaczęły przebiegać różne obrazy przez moją wyobraźnię. I zacząłem być pewny niektórych z nich. Na przykład, a pamiętamy, że zbieramy pieniądze i cyklicznie możemy to robić. Nie możemy tego robić w sposób globalny. Tak? Widzę podłogi, ściany. I zostaje taka myśl. Najpierw musi być wykładzina, ponieważ podłoga będzie najbardziej odbijała dźwięk. Przebiegły setki różnych obrazów, jeden filar został. Dzwonię do Norberta. Norbi, najpierw kładziemy wykładzinę. A coś na ściany? Nic na ściany, mówię, nie robimy. Ale on tu nam mówił. Ja mówię, nieważne co on mówi, on jest tylko fachowcem po konserwatorium. A ja jestem aż recydywistą po 8 klasach szkoły podstawowej. Tylko podłoga. Dlaczego? Bo ja mam wewnętrzne przekonanie. Tak? Kiedy według wewnętrznego przekonania zrobiliśmy wszystko, przyszedł chłopak, zrobił drugi raz to samo i mówi, 2 sekundy biegnie dźwięk. Gdybyście zrobili jeszcze jeden element więcej, który zresztą sam sugerował, byście mieli studio i byłoby po ptaku. Byśmy mieli 1 sekundę wtedy. On chciał podwiesić tutaj różne rzeczy, a powiedział, że to nic nie będzie podwieszać.
Na czym też polega? Wewnętrzne przekonanie to twój przyjaciel, musisz go trenować. Jak wrócisz gdzieś do domu, to jest Duchu Święty. Stawiam to jako priorytet w moim życiu. Głębokie zrozumienie wewnętrznego przekonania. Stawiam to ponad uświęceniem, ponad niegrzeszeniem, ponad wszystkim. Wewnętrzne przekonanie jest jak broń w twoim życiu. Najważniejszą rzeczą na świecie dla człowieka jest poczucie bezpieczeństwa. A wiesz, kiedy jest największe poczucie bezpieczeństwa? Kiedy wiesz, że się nigdy nie pomylisz. Nigdy się nie pomylisz. Kiedy w tobie następuje przestrzeń taka, że nigdy się nie pomylisz, to twoje poczucie bezpieczeństwa będzie wzrastać jak wariat. A nic nie ma piękniejszego niż prorok z wysokim poczuciem bezpieczeństwa. Rozumiesz? Wewnętrzne przekonanie powoduje, że grzech widzimy na odległość, diabła widzimy na odległość. Rozumiecie? Że mamy jasne cele i wszystko jest bardzo klarowne. O to się módlcie i o to dbajcie. To jest naprawdę mega ważna sprawa. I chciałbym, żebyście na tym naprawdę, bo my spotkamy się pod koniec, zrobimy spotkanie pod koniec grudnia dopiero. Mi zależy, żebyście trenowali wewnętrzne przekonania. Modlili się o to. Jeżeli będziesz uważał za stosowne, weź post. Powiedz, Boże, ja muszę mieć wewnętrzne przekonanie wyśrubowane, bo ja jestem prorokiem. Ja to muszę mieć wyśrubowane. Naucz mnie. Być może Duch Święty będzie miał szczególną drogę do osiągnięcia tego dla ciebie. Moje informacje będą tylko pewnego rodzaju obudową tego. Gwarantuję ci natomiast, że bardzo szybko, jeżeli pójdziesz w tą stronę, w ciągu najbliższych paru tygodni, nie tylko u siebie będziesz mocno widział wewnętrzne przekonanie w takiej formie totalnej, w ogóle pryły metalowej, ale zobaczysz, jak to wygląda u innych ludzi. Będziesz słuchał wypowiedzi innych ludzi i będziesz wiedział, że oni na przykład popełniają błąd. Ktoś będzie mówił na przykład tak, Bóg mi powiedział, a ty niego powiesz, a co ci powiedział? I on ci powie, co on powiedział Bóg, a ty będziesz wiedział na 100%, że to nie Bóg. Rozumiesz? Zaczniesz to wyłapywać. Zaczniesz też wyłapywać u ludzi brak wewnętrznego przekonania na przykład. Bo kiedy ty rozpoznasz w sobie wewnętrzne przekonanie bardzo silne, bardzo mocne, tak? To jak coś będzie odstępowało od tego u kogoś, będzie jakaś chwiejność u kogoś, będzie drżało coś, to będzie wiedział, że to robił nie Bóg. Jak ktoś będzie miał 1% odchyłu, to będziesz wiedział, że to nie Bóg. I tak na tym polega też rola proroka. Rozumiesz? On wnosi klarowność. To nie znaczy, że on ma wykrzyczeć to, absolutnie. Ale on wnosi, on wie. On wie. I wtedy też już buduje strategię, w jaki sposób pomagać. Amen. Amen, przyjaciele. Dobrze.